Witajcie z tej strony ponownie Starkey. No i widzimy się w Ori and the Will of the Wisps. A więc jesteśmy w delikatnie innym miejscu. Ostatnio zakończyliśmy to gdzieś tutaj. Jednak ze względu na to, że chciałem mieć pewność, że się zapiszę, wróciłem tutaj. Znaczy w sensie wróciłem właśnie do punktu zapisu tego stałego. Oraz przy okazji też chciałem zobaczyć już co jest w tych piachach. I tak na wstępie jeszcze poinformuję was o dwóch zmianach. Pierwsza to fakt, że mój program niestety się zaktualizował, którego używałem do obróbki audio. Czy w sumie też do, można powiedzieć, obróbki w czasie rzeczywistym, bardziej niż do zwykłej obróbki. Bo do zwykłej obróbki to nie mam żadnego programu porządnego. No więc jest teraz dużo bardziej zaawansowany niż wcześniej i nie zdziwcie się, jeśli audio przez jakiś czas będzie się zmieniało często. I to nie tylko głośność, ale też jakość i w ogóle wszystko całkowicie. Bo najprościej w świecie jeszcze nie do końca ogarniam program i dosłownie po tych zmianach wszystko, co już potrafiłem, teraz jest przeszłością. No a druga taka informacja to to, że już 56% gry za nami. Oczywiście chyba fabuły, bo nie jestem pewien, jak to odliczają. Ale mniejsza o to, lecim zwiedzać tutaj. Okej, Ori. Uważaj na kolce. I dobra. Nie zobaczyłem, ile tego mam, ale chyba już mogę coś nowego postawić, więc jest dobrze. Okej. W takim razie jeszcze jedziemy tutaj. Tylko... co? Po co jest to miejsce w takim razie? Dobra, wiecie co? Naprawdę nie rozumiem, po co to miejsce jest. A, żeby móc tędy przeleść, dobra. W takim wypadku niepotrzebnie się tutaj męczę, ale okej. I tak fajnie, że w ogóle dali taką opcję. Chociaż chwila. Ja tu widzę coś, czego... Wow. Czyli po co? Tak szczerze i naprawdę. Fajnie. Dobra. Tak więc w sumie... Mamy jeszcze sporą część lokacji do przebadania. Nie wiem, czemu ty nie zaznaczyło znowu. Ale zanim coś, to ja chyba bym odwiedził... Chociaż nie, odwiedzaniem zajmiemy się kiedy indziej, bo jednak tak czy jak jeszcze dużo przed nami. A tych miejsc też nie będzie brakowało, więc no. Zaraz się zobaczy co i jak. I teraz tak, tutaj byłem już. Więc idziemy dalej, naprzód. I właśnie kamienie mam prawidłowe? Tak, są prawidłowe, więc... Okej. Więc mamy blask powiększony znacznie. Co prawda dalej jest to wielkość, czy wartość mniejsza niż ta, którą bym chciał. Tak, chyba prawidłowym określeniem będzie wartość, nie wielkość. Dobra, no to... Okej. I jest wyzwanie kolejne. Rzecz jasna wiem, że mógłbym to sobie odpuścić, ale... No nie chcę. Super. Jeszcze więcej energii. W sumie to jest dla mnie bardzo dobrze, patrząc na to, że teraz... Mam możliwości już korzystania z różnych mocy specjalnych w sumie. O których znowu zapomniałem przez to, że mam dołączone leczenie. Tak więc tak, na obecny moment wraca moja błyskawica, bo to jest chyba najlepsze co mam. Pod wieloma względami. I teraz co my tu dalej możemy zrobić? Tutaj nic. Chociaż nie, do garnka można wleźć. Jeśli można wleźć do garka, to ja chcę spróbować. Chociaż co? Serio? Nic? Nic nie ma w garze? A, czyli on po to był. Fajny. Fajny pomysł, tylko znowu kolce. Dobra, Ori. Marnuj energię na leczenie. W sumie... Czy marnuj? No w sumie to teraz dobra, teraz już trudno powiedzieć o marnowaniu energii, skoro w sumie mam nielimitowaną... I dawkę od tak po prostu, kiedy tylko zacznę bić, zabić coś moim młotkiem.
Dobra. Tam w dół da się wleść. A, czyli jeszcze mogłem wcześniej. Fajnie. Szkoda tylko, że nie zauważyłem wcześniej. No, Ori! Dobra, jest przeciwnik. Nawet nie będę się jakoś szczególnie siłował z nim. Tak, nie będę się szczególnie siłował, a już dostałem od niego dwa razy przez to moje. Nie chcę się siłować. Okej, tam się dostanę od drugiej strony? No na to wygląda, że tutaj od drugiej strony tylko... Ta druga strona to jak? Czy pewnie jakieś miejsce specjalne, do którego wlezę wcześniej czy później, czy tego chcę, czy nie? Dobra. Ale moc naprawdę przyjemna, nie będę ukrywał. Chwila, tutaj jest przejście chyba. Tak subtelnie schowane. No proszę. Że ja to zauważyłem od razu, to jest cud. Dobra, co my tu mamy? Poza kolejnym przeciwnikiem. I tym razem nawet nie będę udawał, że chcę z nim walczyć w jakikolwiek inny sposób niż przy użyciu, no właśnie, błyskawicy, bo jednak błyskawica to bodajże jedyny sensowny sposób, jak z nim walczyć, kiedy jest się na krytycznym poziomie zdrowia. Okej. Najwięcej błyskawic już nie wypuszczę, niestety. Ale wiecie, leczenie ważniejsze. Dobra. To wskakujemy i zobaczymy, co my tu mamy. Światło. Powiem szczerze, wątpię, żeby to było wszystko. Coś tu jeszcze musi być gdzieś ukryte. Ale albo jestem za głupi, żeby to znaleźć, albo rzeczywiście tutaj nie ma. Jest. Będzie coś. Jestem tego pewien. No jasne. Nie ma energii. A tutaj co mamy? No coś musi być. Serio? Komórka zdrowia? Tylko tyle? Nie wiem, w sumie fajnie, bo mniej znajdziek na później, rozumiecie, ale liczyłem na więcej. Nie ukrywam. Dobra, może znajdę gdzieś zaraz punkt odnowy energii. W sumie nawet znalazłem szybciej niż liczyłem, więc... Z moją iskrą, bo to bodajże tak się nazywa ta zdolność, mogę spróbować rozpalić tutaj te wszystkie. Już nawet wiem, jak to zadziała. No, czyli że... Serio, to tylko tło. Ale tam niżej coś jeszcze jest? Nie, tam niżej chyba już byłem. Tak de facto, to ja byłem. Więc... Dobra. Lokacja zaliczona i to całkowicie. Przynajmniej tyle, na ile się da. Czytam w sumie ten odcinek lokacji, bo cała lokacja to dalej nie jest. Ale wiecie, o co mi chodzi, nie będziemy może lepiej marudzić, kłócić się i w ogóle. Dobra, czyli... Mi się już znowu klawiszologia myli. A, czyli tutaj już byłem. Ale nie byłem dalej. Nie, okej, już chyba, że to będzie żarło energię, ale na szczęście nie żre energii, więc aż tak źle nie jest. I albo mi się wydaje, albo tutaj nie zwiedziłem jeszcze wszystkiego, co się da zwiedzić, więc no. Oczywiście, że nie. Wow. Nie, super. Wykorzystanie jednej zagadki dwukrotnie. U mnie wielki plus. Bo wiecie, w sumie w ten sposób można naprawdę nieźle znajdźki pochować. I w sumie ci uważni, co mapę przeglądają i się zastanawiają, co i jak to mogło spowodować, to znajdą wszystko. A większość typowych jełopów myśli, pewnie tam nic nie było. Chociaż, żeby nie było, nie obrażam nikogo od jełopa, tylko tak ja po prostu chodzi o to, że ktoś, kto nie chce szukać. Nie proszę, kolejny kawałek zdrowia. Aha. Czyli tutaj mogę wleść. Fajnie. I w sumie jestem już w miejscu, w którym byłem. Tylko...
Nie będę ukrywał, nie wiem jak wleść w sumie po ten kawałek energii, czy co tam jest. Bo jakoś jest chyba ukryty, ale... O, dobra, jest. Nie, dzisiaj mam nosa do znajdźków. I to naprawdę porządnie. Dobra, więc teraz tak. Tutaj, do widzenia. U, widzę. Jeszcze tutaj jest jakiś znajdziek, ale to chyba nie tędy. Dobra. Wow. Nie, dzisiaj jestem dobry. Dzisiaj naprawdę jestem dobry w tym wszystkim. W szczególności jak na mnie rzecz jasna. I źle zrobiłem, tutaj trzeba było z tym. Nie. Ori, nie musiałeś od tej kulki piasku się odbijać jeszcze. Dobra. W sumie skoro nie ma tutaj nic do rozświetlania na obecny moment, to może wróćmy lepiej do błyskawicy. Serio, ptakeł? I już widzę, że tam będzie kolejny kamień. Ale dobra, pogadajmy z ptakełem. Okej. Mhm. Dobra. Mhm. Muszę przeszukać tę lokację w pobliżu łopaty. Gdzieś jeszcze widziałem łopatę. Ale powiem wam, niestety nie pamiętam gdzie, co i jak, więc... Będę musiał nieźle poszukać, żeby ją odnaleźć. Ale póki co mamy punkt zapisu i to jest chyba najważniejsze ze wszystkich elementów. Tak, w sumie na pewno. Tak więc ta łopata była gdzieś, pamiętam, że w jakimś takim mało widocznym miejscu, może tutaj czy coś. Nie, serio, nie powiem wam gdzie, pamiętam, że była. Aha. Dobra. 8. Wow, już tego więcej niż myślałem. Ja się wiecie, że udało się dzisiaj już znaleźć więcej. Mhm. Okej, okay, czyli teraz tak, hop, hop, tak, tak i lecimy tutaj. Rzecz jasna nie pominę ani jednej grudki złota, które w rzeczywistości jest blaskiem. Nic się przede mną nie ukryje dzisiaj. I znowu on. No, od razu lepiej. A, jeszcze gluta pokonałem, dobra. Trochę za łatwe to było. Ale wiecie, nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca, bo zaraz się okaże, że znowu będzie jakieś wyzwanie, którego nie wykonam. Dobra. W takim wypadku najpierw lecimy oczywiście w miejsce nieznane. Aha. Fajne wyzwanie, ale... Czyli nie ma tu miejsca na błąd. Nie, nie, Ori, nie. Dobra. Podoba mi się. Podoba mnie się. Źle. Dobra. Teraz będzie okej. Ori, nie, Ori. Dobra. Się udało. Aha. Chaos? Wrogowie szybciej się odradzają. Okej. Okay. Fajnie, tylko... Na co mnie to? I w ogóle nie wiedziałem, że wrogowie się odradzają z czasem. Myślałem, że to wiecie. Powiedzmy, jak ja się zapisuję w tych punktach specjalnych, to oni się odrodzą czy coś. Ale dobra. Podoba mnie się kamień. Idealne, chce się szybko wyfarmić różne rzeczy.
Chociaż w sumie są niektórzy wrogowie, którzy mają swoje takie dziwne punkty odrodzeń. Dobra, chodź robak, chodź. Taś, taś. Fajny. Fajny sposób na walkę, powiem wam. Tylko co... A, dobra, już widzę, co trzeba było tutaj zrobić. I drugi kamyczek. Drzwi otwieralny. A tutaj mamy znajdźkę. Dobra. Tutaj natomiast już są drzwi. Dobra. O dziwo dwurunowe, więc jest naprawdę dobrze. A za drzwiami rzecz jasna piach. Wiecie co, coś tak czuję, że w tej lokacji to się będzie więcej poprzez piach łaziło niż normalnie. Tak jak się podsumuje wszystkie elementy. Super. Super kolejne wyzwanie. Ale dobra. Uda mnie się, uda. Aha. Aha, czyli trzeba będzie ciągle blisko tego, bo inaczej to po prostu... co? A, czyli to się chyba aktywuje, jak po prostu zbyt blisko Oriego się dostanie. No nie. Ale widzicie, tak jest tutaj cel. W sumie podobne było tam w jednym miejscu, ale no niestety przez głupotę mojego, powiedzmy, zakończenia niespodziewanego w sumie, mocno to się rozbiło, wiecie, tak już idealnie po zakończeniu nagrania, więc no niestety nie doświadczyliście tego. Ale mam nadzieję, że wielce wam to nie przeszkadza. Bo w sumie tam nic wielce interesującego nie było. Oj, łocie pa... Nie... Czyli cała sekwencja będzie polegała na tym. No nie. Zabiłem sobie jedyne coś, co mogło mi pomóc. Super. To przejście nawet wiem, jak trzeba będzie otworzyć. Problem tylko, że w tym, że utknęłem, jak widzicie. I wszystko od początku. Bo gra nie może mieć, wiecie, sensownych zapisów. Musi mieć zapisy typu przejdziesz wszystko albo nic. Dobra. W sumie to miejsce już jest w miarę proste. Co? Czemu on tam nagle zaczyna wybuchać? Dobra, przynajmniej jedna rzecz już jest załatwiona. Teraz zanim zajmę się tamtymi, to ogarnę to, co w moim odczuciu jest znacznie łatwiej jeszcze do ogarnięcia. No nie, znowu? I to jest właśnie najgorsze. Że tego nie zrobię, dopóki dobrze nie wystrzelę tamtego jełopa. Dobra, leczenie. Szybko. Dobra, czyli znowu się nie udało i wszystko trzeba od początku. Albo mi się wydaje, albo on jednak tego nie może zrobić. Trzeba będzie przeprowadzić tam coś innego. Wiecie co, chyba tak będzie bezpieczniej spróbować w ten sposób właśnie. Tutaj jestem prawie pewien, że właśnie on będzie mógł to zrobić.
No. No nie. Chociaż. O Jezu, ja głupi jestem, przecież ty. Przecież tutaj to jest, dobra. Niepotrzebnie się męczę. Dobra, nie młotek, tylko wajcha. Aha, czyli to trzeba było i tak otworzyć, dobra. Gdzie jest piorun, kiedy jest potrzebny? Dobra. Nie ma już przeciwnika, który mógłby tutaj namieszać sporo, więc teraz tak. Co prawda dostałem niestety. Ale mam na tyle energii, że się wyleczę i to nie ma większego znaczenia. I lecimy dalej. No kolce! Czyli wszędzie muszą wciskać te kolce? Przecież wiedzą, jak ja bardzo nie umiem ich unikać. A, czyli to dalej jest pojedyncze kopanie. Dobra. W sumie chodź, tutaj wybuchu. Dzięki. Super. Pasek zdrowia coraz bardziej się powiększa. Co nie zmienia faktu, że jednak kolce będą mnie zabijać w sekundy. Złoto. Musi mi to coś, co wygląda jak złoto, wiecie, bo to tak naprawdę to ja nie wiem, co jak, ale... Łocie, dobra, spokojnie, Ori, spokojnie, wykop to trzeba. I jesteśmy już w miarę bezpieczni. Aha. No nieźle. Dobra, jest zapis, więc... Nawet jeśli teraz zlamię, to już nie wszystko stracone. Dzięki, przeciwnik. Jesteś super. Bo wiecie, ciekawe, czy te przeciwniki mają jakieś tam swoje specyficzne nazwy. I znowu na trudno to zrobiłem, bo tu można było przejechać piachem. Ale dobra. I tak cieszę się, że udało mnie się to odnaleźć się. I w ogóle... Powinno też być dużo mniej nieprzyjemnych odgłosów związanych z głoskami o wysokich częstotliwościach, bo udało mi się to trochę właśnie obniżyć przy okazji tego, że w sumie mam program ten bardziej zaawansowany teraz niż wcześniej. I... Łocie! Widzicie ten challenge? To będzie... Cóż to... Wow. Jeszcze ogarnąć Oriego, żeby nie jechał za szybko. Przecież to niemożliwe. Chyba prawie niemożliwe. Chociaż w moim wykonaniu to i może nawet nie tyle, co prawie, co całkowicie. Dobra. A, czyli tutaj mam miejsce na przerwę. Miło z ich strony. W sumie gdyby nie to, to pewnie bym tutaj umarł 1000 razy. Jeśli nie lepiej. Dobra. Dobra, jest. Lecimy tu. A. Torpeda. Nie mówcie mi, że jeszcze ją trzeba będzie przeprowadzić gdzieś. Jeśli tak, to dostanę białej gorączki od tego dosłownie. Nie dosyć, że muszę unikać tych wszystkich promieni, to jeszcze torpeda. Ale na razie nie zapowiada się, żeby ona była do czegokolwiek potrzebna, więc... Uff. Czyżbym nie znalazł po prostu tego miejsca? Czy może rzeczywiście jest ona tutaj tylko po to, żeby mnie wkurzać? No Ori, zbieraj złotko! Zbieraj złotko! Grzeczny duch. Ten duszek w sumie, bo sam Ori nie jest duchem, tylko duszkiem. No i teraz rzeczywiście miałem błyskawicę zamoczoną, kiedy chciałem się leczyć. U góry widzę, że jakaś niezła imprezka. Całe szczęście... Mnie tam nie musi być. I wiecie co? Właśnie się chyba ucieszyłem, bo nie zapowiada się, żeby tutaj gdzieśkolwiek była potrzebna to całe.
torpedę. Dobra, już dostałem na wdobrażenia za to, że tutaj przełażę, ale... A, zero energii, super. Akurat przeciwko przeciwnikowi, którego wolałbym pokonać z błyskawicy. A mimo to mi się udało. Jestem niezły. Dobra. Pierwsze co, to oczywiście trzeba będzie pójść do punktu zapisu ogennego. Jak tam już się dostanę, to będzie łatwiej. I właśnie tam bym był, tylko że jestem idiotą i nie pomyślałem jak zwykle. Dobra, teraz powinno być już dużo lepiej. Mamy zapisa kolejnego. Pewnie to też jest jakiś sekret. Idealnie znalazłem tej łopaty, chociaż to akurat jest oczywiste, patrząc na to, że ona była wcześniej. Dobra. I teraz... pustynne nasionko. Super. Ja wiem jak to zrobić. Super. Super po prostu. Jak zwykle zlamiłem. I tutaj akurat widać, że to jest potrzebne, bo bez tego ani rusz tak naprawdę. Dobra. Teraz szybko tylko Ori, żeby cię to nie dogoniło zanim wyskoczysz z piachu. Dobra, kolejna gorlecka ruda zebrana. Fajnie było też, gdyby dla odmiany Ori nie spadł od razu po zebraniu czegokolwiek. No ale dobra. Teraz trochę regeneracji tylko dlatego, że muszę. Standardowo rozumiecie, nie chcę umrzeć od kolców, których jest tu aż nadto dużo. Okej, aktywujemy torpedę. Trzeba sobie, to jest ten wąż około Marlins, tylko że w wersji takiej torpedogennej, czy sobie torpedopodobnej. Dobra. Jestem w miarę bezpiecznej pozycji. I w sumie teraz już wiem jak też przejść to coś dziwnego, co tam przełaziłem wcześniej. Te kulki piachu mi zdradziły wszystko już teraz. Czyli to w milczącym lesie, co zrobiłem, powinienem zrobić dopiero teraz. Kiedy już umiem kopać. Znaczy tak, obstawiam, że zaraz zginę. I zaraz chyba będzie znowu sekwencja ucieczko gen... No, co ja mam z tym genna? Ucieczko chyba. Tak. Tylko czy jest tutaj coś jeszcze do zbadania? W sumie bardzo dużo. Ale jak można się domyślić, teraz się tam raczej nie dostanę. Chyba, że to dopiero połowa lokacji. Bo tak de facto to może być jeszcze... Tak... wejście do jakiegoś budynku. Dobra. W takim wypadku, już jak tu tak daleko znalazłem, to nie będę złaził teraz. Czterech ogórników? Teraz mi to mówią? Mhm. Ja tu przylazłem całą lokację, a wy mówicie teraz, że tutaj trzeba czterech ogórników, żeby móc wleźć? Aha. Przyznajcie, że gierka jest naprawdę miła z informowaniem, gdzie teraz się powinno leść. No ale dobra, w takim wypadku pora zacząć nową lokację i odnaleźć tą łopatę. Przy czym zacznę od odnalezienia łopaty, a potem pomyślimy co dalej. Najbliżej do łopaty będzie stąd bodajże. Więc szukajmy.
No ale naprawdę, tego bym się nie spodziewał, że gra mi powie: nie wleziesz tutaj, za mało odnalazłeś. Chociaż to jest akurat zrozumiałe. To jest taki bardzo subtelny sposób na powiedzenie: masz za mało umiejętności, żeby przejść to miejsce. Czy coś w tym stylu. Albo tam będzie się odbywało zakończenie całego kształtu. Jaki powód by to nie był, tak czy jak... nie zebrałem tu złota. Jakim cudem jarzem tutaj złota nie pozbierał? To jest bluźnierstwo w moim wykonaniu, nie zebrać całego złota, które oferuje dana miejscówka. Chociaż mnie się wydaje, że już to... żem zbierał. Ale wiecie, no nie mogę mieć pewności tak całkowicie. Dobra, tutaj co jest? A, to było to. Właśnie tu była ta pierwsza skała, którą dowiedziałem się, że można tymi torpedami niszczyć. Czyli tak przez przypadek, nawet nie chciałem jej niszczyć czy coś. Zepsułem. Dobra, mniejsza o to, czy zepsułem, czy nie. Mamy łopatę. Co? Tajemniczy klejnot. Czyli mam to, co chciałem w sumie. Dobra. Jeszcze sprawdzę tylko to miejsce, wiecie, czy przypadkiem nie okaże się, że tutaj też coś jest do wykopania, a ja tego nie zrobiłem? Nie, ja tu jestem pewien, że tutaj już kopałem. Nawet miejsce wydaje się być aż nadto znajome. Ja? Dobra. 97%. Czyli wyścigi chyba też się do procentów zaliczają. Dobra. Fragment ogniwa energii. Czyli da się zobaczyć, co i jak jest. Fragment ogniwa zdrowia jeszcze. Wiecie co, aż jeszcze mnie korci, żeby naprawdę poleść i sprawdzić, co i jak i gdzie to może być ukryte. Dobra. Albo to jest za dobrze ukryte dla mnie, albo ja już naprawdę nie rozumiem. Ale patrzcie, według wszystkiego, tu gdzieś w tym bloku powinien być ukryty fragment ogniwa zdrowia, więc... muszę to po prostu samemu sprawdzić. A, dobra. Było. Energia jest za to tutaj, to... tam też wlezę i spróbuję. Więc wracamy do naszego kolegi Ptakeła. Zobaczymy, co on da nam za Diaksa. Może okaże się, że ten diament jest jakimś kamyczkiem ulepszeniowym i on mi go oczyści, czy coś. A właśnie, przy okazji jeszcze zapomniałem o najważniejszym, co zawsze trzeba zrobić, jak się zaczyna grać w Oriego. No właśnie. Nienawidzę rozmycia ruchu, a jakoś ciągle zapominam je wyłączać. Okej, okay, i co mamy? Aha. Nawet nawet wiem, gdzie trzeba z tym pójść. Z tym klejnotem, nie kamieniem. Ale dobra. To jeszcze idziemy po ogniwo. I z ogniwem, o ile je znajdziemy, lecimy już tym razem do źródlanych polan i odbieramy wszystkie nagrody, które nam się należą za to, co poznajdywaliśmy. I będę mógł zbudować kolejną rzecz. I w sumie to się odnawia, to złotko, jak nic. O tej wyzbieram wszystko i to akurat pamiętam dokładnie. Dobra. To nie jest jeszcze to wredne miejsce, więc nie ma co się przejmować aż tak bardzo. Chociaż, dobra, chyba widzę, jak tam się dostać. Hej, przeciwnik! No, rzucaj! Chociaż nie, dobra, jest inny sposób, zapomniałem jeszcze o tym. Tylko niestety tylko jeden skok mam, jak w ten sposób wylecę. Gdybym pomylił przycisków, to już bym to miał, prawdopodobnie. Więc jeszcze raz.
A, to nie tutaj jeszcze. Dobra. Czyli ogniwo jest jeszcze dalej. Ja żebym go nie zauważył, po prostu jest takie oczywiste. Tylko gdzie jest teraz torpeda? O, jest, dobra. Chodź pasożyt, chodź pasożyt. Dobra. Udało się. I 99. Czyli wyścig jak nic się zalicza. Chociaż nie, jeszcze on jest przecież. Tak, jeszcze on tam coś i może tutaj. Ale na obecny moment naprawdę starczy z tą lokacją. Wracamy do naszej miejscowości, która jest w sumie głównym elementem. Brakuje w nim paliwa. Dobra. To gdzie jeszcze można iść? Tutaj coś jest. I ostatni ognik, nie wiem gdzie w sumie. A, tu gdzieś. Czyli jakoś trzeba się dostać niżej. W sumie nawet wiem, którędy. Ale to później, więc... do źródlanych polan. I zobaczmy, ile tysięcy pierdylionów różnych dziwnych rzeczy dostanę w zamian za to, że pozdobywam w sumie wszystkie rzeczy, które da się zdobyć chyba. Ja obstawiam, że to naprawdę już wszystko poza tym wyścigiem. Dobra. Tak więc... ile mam kamieni? Wow. Dobra, czyli mam 9, a za 10 jest w sumie to coś, ale... nie, ja stawiam więcej domów. W sumie, no... mówię, chcę mieć postępy, a nie farmienie większej ilości. Więc zobaczmy, co my tu mamy. Dodatkowe chatki. Pewnie do niektórych będzie można wleźć. Dobra, więcej niestety nie mogę zrobić. I teraz tak, specjalista od kamieni. Czyli to są klejnoty. I zdobyłem dzięki temu nowy kamyczek. W sumie fajnie. Nie pokazali niczego, ale sekret. Czy masz ukryte w pobliżu sekrety? Ej, chwila. Ja tutaj czegoś... nie mam. Czego mi brak... patrulijnego skoku nie miałem, dlatego miałem takie problemy. Sekretne ściany stają się półprzezroczyste. Ty mogłeś mi wszystko łatwiej zrobić, gdybym zauważył wcześniej, że zgubiłem potrójny skok. Dobra. A teraz mapę pokażcie. Tutaj. Tutaj jest ukryte gdzieś. Blask i fragment ogniwa energii. Ej, tu jakiś Moki jest. Ciekawe, czy można z nim pogadać teraz. A. Okej, okay, czyli w sumie nic tutaj nie ma, tylko tyle, co dialog mu się zmienił. Tu był też kamyczek, nie pamiętam jaki był, czyli chyba mało wart uwagi, ale wiecie, i tak lepiej pamiętać, gdzie co było. Dobra, znowu on. Dobra, czyli tutaj nic wartościowego. W sumie ciekawe, czy ostatnim ulepszeniem też będą znowu chałupy, czy już coś całkowicie odmiennego będzie. Ale szczerze, mniejsza o to, na razie gadamy z nim o nowe nasionka. Źródlane dzikie kwiaty. Mhm.
Wygląda jakby to miało być jakieś kwiaty, które będą dodawać mi przez jakiś czas blask czy coś. Okej, czyli... A nie, jakieś po prostu zdobne kwiatuszki. No cóż, szkoda. Ale wiecie. Mhm. No i zostały dwie rośliny, które muszę jeszcze odnaleźć. Dobra, ale to za chwilkę. Bo jak na razie to właśnie mogę już kopać, więc trzeba zobaczyć co tu jest. I czy Moki nie ma czegoś ważnego do powiedzenia. Mhm. Nie, czyli nic wartego uwagi. Aha, w sumie już tu byłem, tylko że od drugiej strony. Dom kartografa. Mhm. Aha. Zniżki na mapy. Czyli, jeszcze odkrywanie kamieni też mogę. Wiecie, co strasznie drogie. Bo szczerze, nawet później bym spróbował z tym, bo jednak na obecny moment czuję, że może lepiej byłoby ulepszyć te bronie, chociaż ostatnio też to mówiłem, a okazało się być mało przydatne te ulepszenia. Właśnie, do chałupki jeszcze trzeba wleźć. Tak samo myślałem o innych rzeczach i... Gdzie jestem? Aha, czyli dużo się nie zmieniło według tego. Ale w tej chałupie na pewno coś będzie. Jestem przekonany, przecież nie można stworzyć chałupy, w szczególności jako punkt, który ten jako stworzenie... A, okej. Dobra, nie było tematu. Teraz tylko najważniejsza sprawa, czy tam rzeczywiście teraz się odblokowało wejście... Dobra, co mi tutaj było to wejście, więc w sumie to... Nie wiem po co, to pytam teraz. Wiecie co, aż póki mam taki, można powiedzieć, spokojniejszy moment, to biorę sekreta. Albo czegoś tu naprawdę nie widzę, albo nie wiem co jest. Aha. Czyli tutaj coś jest ukryte jeszcze. Nie mówcie, że tam na dole nie byłem. Serio? Dobra, czyli albo nie byłem tutaj, bo nie było tu wejścia wcześniej, albo jestem takim jełopem, że naprawdę nie zauważyłem czegoś tak oczywistego. Nie wiem czemu obstawiam oba. Dobra. No to tylko fragment ogniwa, ale tak czy jak udało się dużo już zrobić. I w sumie zobaczę teraz, czy Grom ostatnią rzecz, którą będzie oferował, to też będą te domy, czy teraz coś innego będzie oferował. Wiecie, możliwe, że już wszystko mógłbym zbudować, gdybym zbierał pozostałe elementy. No i potem już zostaje tylko ulepszanie kamieni i innych rzeczy. Ale zacznę chyba od kamieni, tak naprawdę. Zobaczmy, czy jest coś nowego całkowicie. Mhm. Czyli ostatnim rzeczą są kolejne domy. Zobaczcie, już jednak więcej tego jest niż myślałem, ale dobra. Potrzebuję jeszcze 15 kamieni odnaleźć i będę miał wszystko zaliczone, więc... Dobra. W sumie... Nieźle to wychodzi. Dobra, fajnie, fajnie. A teraz zobaczmy, czy jakieś jego ulepszenia są naprawdę... ciekawe. Dobra. Na pewno wiem, że te mogłyby być dobrym... To można byłoby ulepszyć i to byłby dobry wybór. Ale zaczynamy od tego, jak nic. Więcej blasku. To jest chyba najlepsze ulepszenie, jakie mogłem sobie wybrać na obecny moment. Jeszcze kilka kamieni do ulepszenia nie mam odkrytych. Precyzja. Gdybym nie potrzebował zbierać blasku tak porządnie, to byłoby fajnie. Serio, to tyle? To jest całe ulepszenie? Dobra, zobaczymy jeszcze tutaj. No to już się zaczyna robić sensowniejsze. Zobaczymy tutaj. Też już koniec. Wiecie co? Aż mnie korci naprawdę, żeby skończyć ulepszanie tych wszystkich kamieni. Tak. W takim wypadku też, jak nic, to będzie mój główny cel, jeśli chodzi o wydawanie
ciężko zarobionych blasków i w ogóle. I okej, niby czas antenowy nam się kończy, ale mam dzisiaj dobry humor i czas w sumie też mnie jakoś nie nagli, więc wrócimy jeszcze do chociaż jednej lokacji. W sumie tutaj jeszcze miałem coś do zwiedzenia, ale dobra, zacznijmy od tego, że pójdziemy tutaj właśnie do mroźnej lokacji. I w sumie spróbujemy zrobić coś z tym miejscem, które jest całkowicie nam jeszcze nieznane. Dobra, dawaj macka. I w sumie teraz połączenie tych dwóch rzeczy, czyli łowcy nagród i tego plus 4 do blasku, może okazać się tym, co po prostu da taką dawkę wszystkiego, że będę zarabiał w sekundę więcej niż kiedyś bym zarabiał przez cały okres rozgrywkowy. Patrzcie, kamyk. Czym klej na tyle. Fajne. Ale coś mi się nie chce wierzyć, żeby to było wszystko. No właśnie. Czyli to był tylko 1%. Dobra, sekretów tu musi być więcej poukrywanych niż mnie się wydawało się. Ale to wszystko na spokojnie pobadamy, pozwiedzamy, będzie dobrze. No dobra. Tak więc kolejne miejsce ukończone. I teraz mógłby już od razu zawrócić do Źródlanych Polan, co też chyba uczynię. Chociaż nie, Gorlecka Ruda tu jest do odkrycia. Dobra, macka, miałaś dać, ale nie we mnie. Serio? Ja tego nie podniosłem? I ciekawe, ile jeszcze jest tu jakichś znajdziek, których nie miałem okazji odkryć. Nie, no już miałem kończyć, miałem wrócić do Polan po ostatnią rzecz i jak widzicie, dalej tutaj ślęczę i dalej tutaj próbuję. Dobra. No i to ja rozumiem, tyle blasku za byle przeciwnika pojedynczego. Prawda, wiem, że trzeba się trochę natrudzić więcej, nawet bardzo więcej niż trochę więcej. Ale tak czy siak, nie zmienia to niczego. Okej. Chyba widzę, czego jeszcze tutaj ewentualnie mogłem nie zobaczyć wcześniej. Chociaż nie, no nie ma przejścia przez to, więc tam nic nie ma. Dobra. Tak więc w sumie ostatnie miejsce, które mam trochę wyszarzone, warto byłoby też sprawdzić jeszcze, może pogadam z nim? Dobra. Tak więc ponownie trzeba to wszystko zrobić. I wow, zaraz będzie 50 minut. Czyli kolejny odcinek, który będzie się wrzucał 2 godziny. No cóż. Sam tego chciałem. No tak, przecież tu jeszcze był piach. Dobra, ile my tu mamy? Tylko 500, serio. Jak gdybym dostał więcej, to bym się cieszył bardziej. I dalej jakieś 3% nieodkryte, ale wiecie co, nie, to już nie jest dzisiaj nie jest moment na to, żebym to wszystko badał. Trzeba po prostu zakończyć już przygodę na Polanach i zmieścić się przed 55 minutami. Bo się osiągnie to już 55, to powiem wam szczerze, dzisiaj tego odcinka nie będzie. W sumie nie wiem po co z nim gadałem, jak już to nie pierwszy raz, kiedy właśnie już rozmowa z nim była odbyta. I co my tu mamy? Sporo światła, tam blasku, ale dali za mało, żeby cokolwiek ulepszyć. No chyba, że da się coś ulepszyć, a ja o tym nie wiem. Tak więc w sumie, jakby nie było, ja jestem bardzo zadowolony z dzisiejszych postępów, które w sumie były dosyć spore. Tylko sprawdźmy jeszcze, czy na pewno
U niego się coś nie pojawiło? No, tylko to, co już było. Tak więc, pomiędzy odcinkami postaram się może trochę pofarmić tego wszystkiego. Wiecie, fajnie by było może mieć już załatwione większość problemów i w ogóle. Tak więc, to było na tyle. No i oczywiście, jeśli wam się podobało, to zostawcie jakiś ten znak, żebym poczuł, że naprawdę tak, podobało się i w ogóle. I w ogóle, no już się planczę. Więc trzymajcie się po prostu do następnego. Ori oczywiście będzie jutro. I to tyle w sumie. Więc ponownie, trzymajcie się. Hej.